Cześć, witam Was bardzo serdecznie na zawodowym streamie. Dzisiaj porozmawiamy o pracy psychologów. Jest to jeden z najpopularniejszych kierunków studiów w Polsce i też jedno z najczęściej wyszukiwanych haseł w mapie karier. Także to oznacza, że ta ścieżka kariery interesuje wiele młodych osób. Dzisiaj moimi gośćmi są Oliwia i Joanna, które opowiedzą o tym, co robią na co dzień, jak zostać psychologiem, jakie mają codzienne wyzwania, jakie problemy rozwiązują na świecie. I ja się nazywam Klaudia, poprowadzę ten wywiad. Zachęcam Was do posłuchania i do przekonania się, czy jest to coś, co Wam może się podobać w przyszłości. Także zaczynamy. Dziękuję Wam, dziewczyny, za przyjęcie zaproszenia i za to, że podzielicie się dzisiaj tym właśnie, co robicie. Powiedzcie proszę, no właśnie, co robicie, czym się zajmujecie, bo reprezentujecie różne nurty psychologii, sobie to za chwilę pogłębimy. Powiedzcie proszę, czym zajmujecie się na co dzień. Może zaczniemy od Joanny. Cześć, bardzo mi miło, że mogę wziąć udział w tym nagraniu. Ja nazywam się Joanna i jestem doktorantką na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. I w ramach swojego doktoratu prowadzę między innymi zajęcia ze studentami z psychologii poznawczej i behawioralnej. A poza prowadzeniem zajęć zajmuję się też pracą naukową, gdzie badam, jaką rolę odgrywa wyobraźnia w podejmowaniu decyzji ryzykownych. Oprócz doktoratu mam też doświadczenie w pracy klinicznej. Przez ponad 10 lat pracowałam jako terapeutka dla dzieci z autyzmem. Natomiast obecnie jestem superwizorem behawioralnym, co oznacza tak naprawdę, że wspieram innych terapeutów w tym, jak oni mają prowadzić terapię ze swoimi klientami. Dzięki, bardzo bogate doświadczenie, więc będziesz nam mogła powiedzieć o wielu obszarach. Oliwia, a ty? Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jest mi bardzo miło, że mogę dziś porozmawiać z Wami o psychologii, bo to jest taka moja miłość zawodowa i prywatna, chyba już od dzieciństwa. I moja droga do psychologii była bardzo długa, więc też chcę powiedzieć osobom, które no, czują, że nie do końca realizują tą ścieżkę, że no, warto czekać. Tak. I realizuję tą moją pracę psychologiczną w kilku obszarach. Tak jak Joanna, prowadzę zajęcia na uczelni na kierunku psychologia w biznesie, ponieważ ukończyłam i studia psychologiczne, i ekonomiczne, także ten kierunek jest takim fajnym połączeniem w moim przypadku. Oprócz tego rozwijam portal na temat sensu życia i sensu w pracy. To jest też takie moje bardzo duże zainteresowanie naukowe. Ten sens w życiu, sens w pracy od strony psychologicznej. Oprócz tego również biorę udział w różnych projektach unijnych jako psycholog i do tego też Was również zachęcam, bo to jest bardzo ciekawa działka. Obecnie biorę udział w projekcie wspierającym rodziców z pieczy zastępczej. Tak. A powiedziałaś, Oliwia, że już od dzieciństwa cię ciągnęło do tej psychologii. Także ten wątek chciałabym pociągnąć. Czy właśnie wiedziałyście już od najmłodszych lat, że chcecie pójść w tym kierunku? Czy to się pojawiło dopiero w pewnym momencie? Jak ta wasza droga i decyzje wyglądały? A może ty, Oliwio, zaczniemy tym razem Tak od jak już ciebie. zaczęłam, prawda, na ten temat. Tak, więc ja gdzieś tam od dzieciństwa czułam, że lubię słuchać innych, uwielbiam rozmowy, właśnie takie jak dziś prowadzimy. Czytałam książki psychologiczne, ale w szkole realizowałam się jako umysł ścisły. I to było ciekawe, że zdawałam maturę z matematyki. No, a w tamtych czasach, żeby dostać się na psychologię, trzeba było zdawać biologię. Nie wiem, jak jest teraz, sprawdźcie. No więc ja z pewnym smutkiem uznałam, no kurczę, no niestety, idę na studia ścisłe, mam zdolności matematyczne, no i zdałam tą maturę z matematyki i dostałam się na ekonomię, na biznes międzynarodowy, też bardzo ciekawy kierunek, rozwijający, proludzki. I 3 dni przed końcem rekrutacji mama do mnie zadzwoniła, Oliwia, zobacz, w tym roku nie trzeba zdawać biologii na maturze. Z matematyką możesz iść na studia psychologiczne. I tak się stało. I słuchajcie, byłam trzecia na liście z tą matematyką moją. Także ja wierzę w
pewien splot okoliczności, który spowodował właśnie, że ukończyłam studia psychologiczne i te drugie również. Jest taka reguła w psychologii zaangażowania i konsekwencji, tak? Już, jak już zaczęłam dwa kierunki studiów dziennie, to dwa dokończyłam. Tak. A jak to było u ciebie, Joanno? No to ja widzę pewne podobieństwa między moim doświadczeniem a Oliwii, bo po pierwsze ja też w zasadzie od wczesnych lat życia, od dzieciństwa bardzo lubiłam pomagać innym i też mówiono mi, że potrafię słuchać innych osób, więc już w liceum w zasadzie bardziej zaczęłam się interesować tym właśnie psychologiem i tym, żeby pójść tą drogą, natomiast to nie wyszło na początku, dlatego że moje wyniki z matury nie pozwoliły mi na to, żeby się dostać na psychologię we Wrocławiu, na uniwersytecie, ponieważ tam było bardzo mało miejsc i była duża konkurencja. Natomiast moja matura pozwoliła mi dostać się na prawo. Więc na początku ukończyłam studia prawnicze i nawet podjęłam próbę pracy jako prawnik i pracowałam w firmie zajmującej się finansami przez 2 lata. Natomiast cały czas czułam taki niedosyt i gdzieś ta psychologia cały czas tkwiła we mnie, także postanowiłam, że jednak spróbuję podjąć studia na psychologii, tym razem właśnie na SWPS-ie i w ten sposób rzeczywiście udało mi się ukończyć te 5-letnie studia i w trakcie też zacząć praktykę jako psycholog. Okej, i ty, Joanno, studiowałaś też za granicą, prawda? Czy możesz kilka słów o tym? Tak. I właśnie chciałabym bardzo wszystkich zachęcić do tego, żeby próbowali sił w takich programach, ponieważ u mnie to wyglądało tak, że dostałam się na wymianę międzynarodową organizowaną przez mój uniwersytet, w ramach którego to programu mogliśmy studiować na 2 uczelniach za granicą, na uczelni w Walii i w Stanach Zjednoczonych. Dzięki temu też to był specjalnie taki napisany program studiów magisterskich i po ukończeniu tego programu tak naprawdę skończyłam studia z 3 magisterkami z wrocławskiego SWPS, z kalifornijskiej uczelni i z Walii. Poza tym to też mi pozwoliło podejmować praktykę zawodową, pracowałam w szkole dla dzieci z autyzmem w Stanach Zjednoczonych, co już też sprawiło, że zobaczyłam, jak praca psychologa wygląda od strony bardziej praktycznej. Okej, właśnie, aby zostać psychologiem, te studia są konieczne, ale też właśnie wielu psychologów, tak jak wy, dalej się rozwija poprzez gdzieś tam kolejne studia, kolejne kursy, więc powiedzcie, czy aby być dobrym psychologiem, jeszcze sobie przejdziemy do różnych specjalizacji, ale czy faktycznie cały czas trzeba się dokształcać? Czy wystarcza ta wiedza ze studiów pierwszych, czy zdecydowanie nie? Oliwio. Zdecydowanie nie, ponieważ wiedza psychologiczna cały czas się rozwija i tak naprawdę nas zaskakuje, tak? Bo to, co było, ja kończyłam 10 lat temu studia, 11, to, co było aktualne wtedy, teraz, prawda, neuronauka, ta biologia interpersonalna bardzo dużo nam wskazówek daje i musimy cały czas nadążać, za nowościami. To jest piękne też psychologii właśnie, co jest też pięknego, że ta wiedza ma użyteczność również dla naszego życia prywatnego, nie? Że to są studia chyba jedyne i kierunek jedyny, gdzie są i korzyści zawodowe, i korzyści prywatne. Bardzo fajnie powiedział mój student, że naprawiając na przykład firmę, bo my też pomagamy organizacjom rozkwitać i poprawiając dobrostan pracowników, my poprawiamy dobrostan również ich rodzin, prawda? Czyli to ma taki impact. I jest mnóstwo kursów, mnóstwo studiów podyplomowych, szkół terapeutycznych, które pomagają nam w tym rozwoju. Wybór jest bardzo duży, jest też dużo fajnych terapii zagranicznych, których jeszcze nie ma w Polsce. Ja po studiach, prawie od razu po studiach, zaczęłam się kształcić w takim nurcie terapeutycznym, terapia akceptacji i zaangażowania. Bardzo do mnie przemówiła ta terapia, dlatego że moim konikiem jest sens życia, a tamta terapia jest właśnie oparta na wartościach, na tym, co chcemy w życiu
osiągnąć zgodnie z naszymi wartościami. W związku z tym musiałam korzystać na początku z wiedzy zagranicznej, bo ta wiedza jeszcze nie była aktualna w Polsce. Myślę, że Joanno, ty też miałaś właśnie ten powiew świeżości, prawda? Bo tak, zagranicznej wiedzy, gdzie w Polsce dopiero po iluś latach, prawda, doszliśmy do tych samych wniosków. Tak, to może ja od razu wejdę ci trochę w słowo i wspomnę o terapii akceptacji i zaangażowania, bo ona też mnie bardzo interesuje z perspektywy pracy przede wszystkim z nastolatkami w spektrum autyzmu, bo ona może być bardzo, bardzo korzystna dla pracy z takimi osobami. Natomiast rzeczywiście ja pierwszy raz o terapii akceptacji i zaangażowania dowiedziałam się na studiach w Stanach Zjednoczonych, no to już było jakieś 8-9 lat temu i rzeczywiście jak wróciłam do Polski, to zobaczyłam, że ten nurt u nas dopiero się rozwija, tak, że to jest wiedza, która dopiero do nas przychodzi. Ale wracając, Klaudia, do twojego pytania, czy trzeba się rozwijać i czy wystarczy tylko wiedza ze studiów, no to ja się zgodzę z Oliwią, że zdecydowanie nie. Ja widzę ze swojej perspektywy ogromną różnicę tego, jak pracowałam jako początkujący terapeuta z tym, jak pracuję teraz, bo wiedza to jest oczywiście jedna rzecz bardzo ważna, żeby szkolić swoją wiedzę, zdobywać nowe informacje, ale też pamiętajmy o tym, że pracując z klientem, my nabywamy nowe umiejętności i nie tylko umiejętności takie twarde związane z wiedzą, którą mamy, ale też te miękkie umiejętności, czyli właśnie jak sprawić, żeby nasz klient się dobrze z nami czuł, jak sprawić, żebyśmy stworzyli bezpieczne środowisko dla niego, tak żeby łatwiej mu się było otworzyć, jak udzielać rzeczywiście skutecznego wsparcia, takiego też zgodnego ze standardami etycznymi pracy, tak? Więc myślę, że wiedza to jedno, ale też praktyczne umiejętności, to drugie. I też myślę, że warto powiedzieć, żeby się nie bać tego, że na początku no nie mamy takich dużych umiejętności, bo jest to po prostu proces, musimy się tego jakoś nauczyć, no i najlepiej się tego nauczymy po prostu w praktyce. Czyli tak naprawdę studia to dopiero początek tej przygody i później całe życie dokształcania się, zdobywania doświadczenia, aplikowania tych doświadczeń z klientami. Ja bym chciała jeszcze tak podsumować, jakie są specjalizacje w obszarze psychologii. Tak jak powiedziałam na początku, jeden z najbardziej popularnych, obleganych kierunków, jeden też taki z najbardziej znanych. Wiele osób właśnie mówi, że idzie na psychologię, wybiera się na te studia. I co można po tej psychologii robić? Trochę już z waszego przedstawienia się wyszło, że tych obszarów jest bardzo wiele, ale jakbyście mogły nakreślić, nie wiem, jeszcze kilka te obszary, którymi zajmują się osoby, które z wami studiowały, czy w ogóle w obszarze psychologii, jakie są możliwości? I też takie pytanie czasami się pojawia, czym się różni psychologia od psychoterapii, więc jakbyście do tego też mogły nawiązać, to może Joanno, jakbyś mogła. No to tak jak wspomniałam, ja mam doświadczenie w pracy klinicznej, czyli jest to praca, w której pomagamy osobom z różnego rodzaju trudnościami w życiu codziennym, osobom, które cierpią na różnego rodzaju zaburzenia, na przykład zaburzenia osobowości czy zaburzenia rozwoju, tak to, jak to jest w przypadku osób w spektrum autyzmu. Druga moja działka, że tak powiem, to praca naukowa, no i tutaj już po prostu to polega na prowadzeniu badań naukowych i odkrywaniu różnych zjawisk, które rządzą ludzkim zachowaniem. I tutaj ta lista badań, które można prowadzić, jest w zasadzie nieograniczona i trudno by było teraz wszystko wymieniać. Natomiast z innych dziedzin, to myślę, że warto wspomnieć na przykład o psychologii sportu, o której mało się mówi, a mam wrażenie, że to jest taka bardzo ciekawa dziedzina, w której psycholodzy pomagają sportowcom budować motywację do ćwiczeń, do osiągania coraz lepszych wyników. Poza tym myślę, że tutaj taką dziedziną, która coraz częściej zaczyna pojawiać się nawet w takich mediach społecznościowych, to psychologia behawioralna dla zwierząt. Co jest dla mnie takim ciekawym tematem, bo okazuje się, że my ucząc się psychologii behawioralnej, możemy ją stosować do pracy z ludźmi,
ale także do pracy ze zwierzętami. I tutaj można pomagać właścicielom zwierząt domowych w trenowaniu zwierząt, ich szkoleniu, w radzeniu sobie, nie wiem, z trudnymi zachowaniami tych zwierząt, na przykład zachowaniami agresywnymi, lękowymi, ale także można zająć się trenowaniem zwierząt takich, nie wiem, w gospodarstwach na przykład, albo można się zająć pracą w zoo po takim kierunku, co też zawsze wydawało mi się bardzo ciekawe. I pytała się naszych znajomych, to ja mam na przykład znajomego, który zajmuje się pracą w zoo wrocławskim i pracuje z pingwinami i fokami. I też jak najbardziej stosuje te metody. To jeszcze może tylko wspomnę, czym się różni psychologia od psychoterapii. I myślę, że najłatwiej to zrozumieć, mam nadzieję, że Oliwia się zgodzisz ze mną, tak, że psychologia to jest w sumie taka ogólno pojęta dziedzina nauki, która zajmuje się tak naprawdę odkrywaniem i opisywaniem różnych zjawisk związanych z funkcjonowaniem człowieka, ale tak jak też mówiłam, zwierząt, w życiu codziennym i to takim życiu indywidualnym, ale też życiu w grupie. Natomiast psychoterapia jest już bardziej zastosowanie zdobyczy psychologii do pomagania ludziom, tak? I pomagania właśnie osobom znajdującym się w trudnych sytuacjach, którzy cierpią na różnego rodzaju zaburzenia, na przykład depresje, zaburzenia osobowości, czy też mają trudności z nieśmiałością, z nałogami, albo nawet relacjami w związkach romantycznych. Dzięki. Oliwia, to coś byś chciała dodać do tych specjalizacji i do psychoterapii? Tak, ja bym chciała dodać do tego, co Joanna powiedziała. Zdecydowanie się z tym zgadzam, że psychologia to jest nauka o procesach psychicznych i o zachowaniu. Tak? I my dzięki zdobywaniu wiedzy i umiejętności z psychologii potrafimy wyjaśniać ludzkie zachowania. Jakby to jest nasz cel. I na studiach psychologicznych uczymy się podstaw, biologicznych podstaw zachowania, ale także podstaw metodologii nauk, jak prowadzić badania. Uczymy się również psychologii emocji, motywacji, psychologii osobowości, czyli zdobywamy taką kompaktową wiedzę odnośnie funkcjonowania człowieka, jego mózgu, jego zachowania, jego psychiki. Natomiast psychoterapia to są odrębne studia, które trwają 4 lata i warunkiem jakby przystąpienia do tych studiów psychoterapeutycznych jest posiadanie dyplomu magistra, tak? Czyli obojętnie z jakiej dziedziny wiedzy trzeba uzyskać tytuł magistra, żeby móc rozpocząć studia psychoterapeutyczne i są różne nurty, tak, tej psychoterapii, czyli to już nie jest takie ogólne. Możemy się zdecydować na psychoterapię poznawczo-behawioralną, psychodynamiczną, tak, jest wiele nurtów do wyboru i już przez 4 lata kształcimy się w danym nurcie i teraz, co jest ciekawe, na drugim roku studiów możemy już rozpocząć prywatną praktykę, tak, czyli nie musimy ukończyć 4 lat, żeby zostać psychoterapeutą i ćwiczyć i prowadzić praktykę tylko już na drugim roku, tak? Czyli to jest jakby wytłumaczenie, czym to się różni. Różni się to również tym, że niestety zawód psychoterapeuty w Polsce jest nieuregulowany. Jest ustawa o zawodzie psychologa, której brak przepisów wykonawczych, ale to jest inny temat, natomiast jest uregulowany, że trzeba skończyć studia magisterskie, żeby być psychologiem. Nigdy psychologia nie była podzielona na licencjat i na magisterkę. Zawsze to były studia jednolite magisterskie. Natomiast brak nam ustawy o zawodzie psychoterapeuty. Słyszałam, że coś się dzieje w tym temacie, trzymajmy kciuki, być może w tym roku przyjdą jakieś rozwiązania. Co do specjalizacji, to na studiach psychologicznych mamy takie klasyczne do wyboru, czyli psychologię kliniczną zawsze, to o czym opowiada Joanna, psychologię pracy i organizacji i psychologię edukacji. Myślę, że to są takie te standardowe 3, które są na każdych studiach do wyboru. Psychologia edukacji, jeżeli czujemy bluesa do pracy z dziećmi,
prawda? I wszelkie tutaj są dla nas, drzwi stoją otworem, jeżeli chodzi o ośrodki pomocy społecznej, szkoły, tak? Wszelkie placówki, które wspierają dzieci. Jak wiemy, jest to bardzo potrzebne w dzisiejszych czasach. Jest niesamowite zapotrzebowanie na psychologów dziecięcych. No i psychologia pracy i organizacji, bardzo ciekawa ścieżka, gdzie no najczęściej trafiamy na początku do działów HR, tak? Ja po ukończeniu moich studiów, właśnie pierwsza moja praca to był dział HR po psychologii pracy i organizacji i sprawiamy, czyli celem tej pracy jest to, aby ludzie rozkwitali w pracy. To jest bardzo ciekawy temat, ja to uwielbiam. To jest na styku doradztwa zawodowego również i to, żeby firmy działały sprawnie, przepraszam, i żeby osiągały dobre wyniki, a firmy osiągają dobre wyniki, jeśli mają zmotywowany zespół. Także to jest bardzo ciekawa praca również. Tak. No Oliwia, jak Ciebie słucham, to po prostu aż bije ta satysfakcja, to, że to tak lubisz i wierzysz w tę misję. Także powiedzcie jeszcze, co sprawia w pracy, że jesteście Wy szczęśliwe jako psycholożki? Co sprawia, że macie do tej pracy energię, że macie chęć dalej się rozwijać, bo jest to nieuniknione, jak już wcześniej powiedziałyście. Co może przekonać naszych widzów, słuchaczy do tego, żeby podjąć tę ścieżkę kariery, co może być dla nich takie satysfakcjonujące w przyszłości, gdy podążą tą drogą. Oliwia, to może już kontynuując Twój temat i Twój entuzjazm. Mój entuzjazm? No jest kilka elementów, które ja uwielbiam w pracy psychologa. Na pewno najważniejszy element to jest właśnie przebywanie z ludźmi i inspirowanie ludzi do rozwoju, do realizacji własnego potencjału, do stawania się lepszymi, tak, i do bardziej szczęśliwego życia. U mnie, powiem Wam, wynika to z tego, że ja od dziecka bardzo przeżywałam, jak ktoś cierpi. Nie, miałam takie poczucie właśnie, że chcę pomagać ludziom w tym, żeby odczuwali mniej bólu, mniej cierpienia. I to jest najbardziej satysfakcjonujące w tej pracy właśnie, jeżeli to się udaje. Jeżeli dostaje się feedback, że ludzie gdzieś tam coś sobie uświadomili, że mają poczucie większego sensu tego, co robią, że realizują się w pracy. Słuchajcie, ten mikrofon to jest dzisiaj szał. Także to jest na pewno coś najpiękniejszego. Druga rzecz, no ja uwielbiam książki psychologiczne. To dla mnie jest satysfakcją sama nauka, że ja mogę czytać, że ja mogę odkrywać te efekty wow. To jest taka praca, gdzie co chwilę można doświadczać tego efektu wow i tego efektu flow, ponieważ nie ma jednej utartej drogi. Tu co chwilę ma się nowe odkrycia. To nie jest tak, że my raz na zawsze, prawda, zdefiniujemy, czym jest sens życia. Tak? To jest ciągła praca i ciągła radość. No ja uwielbiam, jak moi studenci rozkwitają, jak dostaję feedback, że gdzieś realizują swój potencjał. Ja zawsze ich proszę, przyślijcie mi maila, jak wam się coś udało, ale też jak jesteście w kłopocie, przyślijcie mi maila, jak mogę wam pomóc, jakie wyciągacie wnioski też z tych porażek, z trudności. Także to bym powiedziała odnośnie plusów tej pracy. Dzięki. A dla Ciebie, Anno? Ja się zgodzę na pewno z Oliwią, że praca psychologa to jest taka praca, w której non-stop pojawiają się nowe wyzwania, nowe zainteresowania. To widać chociażby też po moim rozwoju kariery zawodowej, że najpierw zaczęłam od pracy z dziećmi z autyzmem. Teraz pracuję w badaniach naukowych, które są zupełnie niezwiązane z moją pierwszą ścieżką.
Ponadto ostatnio odkryłam na przykład medytację i sama medytuję i zaczęłam się też interesować tym, co badania nam mówią na temat skuteczności medytacji i tego, jaka może być pozytywna zmiana w człowieku na skutek takiej rzeczywiście codziennej praktyki. I już mi wpadł na przykład do głowy pomysł, że chciałabym prowadzić zajęcia z medytacji dla dzieci typowo rozwijających się, żeby pomóc im właśnie radzić sobie ze swoimi trudnymi emocjami, nauczyć je lepszej komunikacji, bycia także życzliwym bardziej w stosunku do swoich przyjaciół, ale także innych dzieci, z którymi może nie mają takich dobrych relacji. Natomiast wracając do tego, co mnie inspiruje w pracy, to jak byłam terapeutką, to na pewno olbrzymią inspiracją dla mnie były efekty mojej pracy. W momencie, gdy na przykład pracowałam z dziećmi niemówiącymi, bo musicie wiedzieć, że osoby w spektrum autyzmu bardzo często mają trudności z mową, to widziałam te efekty mojej pracy, czyli widziałam, że dzieci zaczynają się komunikować, zaczynają wyrażać swoje potrzeby, co sprawia, że są mniej sfrustrowane i co też ułatwia im życie w rodzinie. Też dostawanie takiego pozytywnego feedbacku od rodziców tutaj, tych dzieci było dla mnie niesamowite, bo rodzice też często mówili, że dzięki temu, co robimy na terapii, jest im łatwiej żyć po prostu na co dzień i też jest im łatwiej zrozumieć ich dzieci i nawiązać z nimi taką no, szczęśliwszą i zdrowszą relację. Jeśli chodzi natomiast o moją obecną karierę, to muszę powiedzieć, że ja uwielbiam dzielić się wiedzą, także myślę, że tak naprawdę prowadzenie zajęć jest na ten moment przynajmniej dla mnie jeszcze wciąż ciekawsze niż prowadzenie badań. Natomiast tak samo jak Oliwia, ja się olbrzymie, bardzo się cieszę z tego, że moi studenci odkrywają nowe obszary, które ich interesują, że rozwijają swoją karierę. Ja lubię ich też motywować do tego, żeby już w trakcie studiów zaczęli się zastanawiać nad tym, jak mogą tą właśnie wiedzę, którą zdobywają podczas studiów, wykorzystać w swojej przyszłej karierze zawodowej, jak przekuć to na praktykę po prostu. Natomiast jeśli chodzi o badania naukowe, to ja nimi się zajmuję stosunkowo niedługo, bo od 2 lat, więc jestem tak, rachuję jeszcze dosyć w tym obszarze. Natomiast też widzę, że jest fascynujące odkrywanie w badaniach nowych zjawisk. Tak? My zawsze mówimy w zespole naszym naukowym, że to jest niesamowite, jak dostaniemy wyniki badań od, nie wiem, 300 osób na przykład, na których prowadzimy badania. Oczywiście te wyniki trzeba odpowiednio obrobić, tak, poddać analizie statystycznej, żeby sprawdzić, czy nasze przewidywania się potwierdziły, czy też nie. No i nie mogę wam powiedzieć, jaka to jest radość, jak się okaże, że tak, że się potwierdziły hipotezy i że odkryliśmy to, co rzeczywiście oczekiwaliśmy. Natomiast też no, muszę wam powiedzieć, że to też nie jest tak zawsze bajecznie i to też nie jest droga usłona różami, bo przez pierwszy rok mojego doktoratu ja zrobiłam 4 badania i żadna hipoteza się nie potwierdziła. I to jest trudne. To jest trudne, to jest taki moment, kiedy trzeba rzeczywiście no, pomyśleć, na czym nam zależy, gdzieś można się też podzielić swoją frustracją z innymi badaczami, bo oni też przeżywają to samo, więc bardziej doświadczone osoby mogą dać nam wsparcie w tym momencie. Natomiast myślę, że warto się po prostu nie poddawać i pamiętać, że tak wygląda praca naukowa. Z jednej strony mamy te piękne momenty, kiedy wszystko wychodzi pięknie i mamy potwierdzenie naszych przewidywań, no, a z drugiej strony czasami się nie uda, no i nie należy się tym zrażać. Dzięki, no widać, że bardzo, bardzo lubicie to, co robicie. Joanno, a jeszcze, co jeszcze może być trudnego w pracy psychologa, takiego, nie wiem, frustrującego, gdzie mogą być wyzwania, gdzie możesz czasami sobie pomyśleć, kurczę, jest ciężko. Jakie to są jeszcze sytuacje, na co warto się przygotować? To może podzielę się swoimi doświadczeniami z zeszłego miesiąca, gdzie bardzo się borykałam z pisaniem, bo częścią pracy naukowca jest no, komunikowanie wyników swoich badań, tak? Czyli musimy pisać artykuły,
wysyłać te artykuły podsumowujące wyniki badań do czasopism naukowych i to też nie jest tak, że te czasopisma od razu wszystko przyjmują do publikacji, tylko artykuły nasze podlegają recenzji przez zewnętrznych naukowców i oni decydują, czy przyjąć nasz artykuł, czy go odrzucić, czy przyjąć z poprawkami. Na przykład mój artykuł ostatni został przyjęty z poprawkami, no i teraz mamy plan, że przez kolejne 2 miesiące będziemy naprawiać ten nasz artykuł i go poprawiać i no, dawać jakiś merytoryczny też feedback tym recenzentom, dlaczego na pewne rzeczy się zdecydowaliśmy, a dlaczego nie. Więc tutaj trzeba być gotowym też na to, że no właśnie, mogą się zdarzyć sytuacje, w których co prawda zrobiliśmy badanie, wszystko się potwierdziło, napisaliśmy artykuł, a czasopismo się nie zgadza i mówi, że nam się w sumie nie podoba, nie jest dla nas interesujący. No ale znów jakby lekarstwo na to jest takie, żeby się nie zrażać i wysyłać do kolejnych czasopism i próbować. I mój na przykład promotor opowiadał mi, że no, zdarzało mu się wysyłać do kilkunastu nawet czasopism jeden artykuł. Natomiast no, jest profesorem, jest bardzo też zaangażowaną osobą w to, więc widać, że ta jego jakby to zaangażowanie i determinacja przyniosły owoce. Natomiast też dla mnie trudny był sam proces pisania. Tak, to nie jest łatwe, tak żeby napisać artykuł, który przekaże rzetelnie to, co zrobiliśmy w badaniu, ale też jednocześnie zaciekawi czytelnika, bo nie chcę, żeby to były takie suche fakty, tylko żeby to było też ciekawe po prostu do czytania, jakoś zainteresowało inne osoby. Natomiast no to też są metody i jedną z takich metod, którą też polecił mi mój promotor, było to, żeby po prostu wyrobić sobie taki nawyk, że siadam codziennie do komputera i staram się pisać artykuł. Nawet jak nic nie napiszę, to nic się nie dzieje, ale żeby przynajmniej myśleć o tym. No i to się rzeczywiście sprawdziło i rzeczywiście gdzieś udało mi się przełamać ten taki opór przed pisaniem. Natomiast jeśli chodzi o pracę z dziećmi, to ja myślę, że tutaj to jest taki obszar, w którym trzeba się wykazać bardzo dużą cierpliwością. Szczególnie jeśli pracujemy z dziećmi w spektrum autyzmu, z którymi trudno jest nawiązać relacje, które mają trudności właśnie w kontakcie z innymi ludźmi, więc tutaj rzeczywiście no, trzeba wiedzieć, jak zachęcić takie dziecko do kontaktu, jak wybrać odpowiednią zabawę, jak nie stracić tej cierpliwości, po prostu być wytrwałym w tej pracy. Dodatkowo z częścią klientów zdarzało mi się tak, że rzeczywiście te postępy były, natomiast były stosunkowo niewielkie. Natomiast warto też, myślę, że podejść do tego tak, że nawet te małe zmiany, które widzimy, nowe umiejętności, których nasz klient się uczy, no już zmieniają coś w jego życiu i już są jakimś krokiem do przodu. I bardzo często to, co obserwowałam w swojej pracy, to też taki efekt, że nawet jeżeli te zmiany na początku były powolne, to potem się robił taki snowball efekt, tak? Czyli że te umiejętności nowe przychodziły coraz szybciej i praca z biegiem czasu stawała się coraz łatwiejsza. Dziękuję. Dziękuję Ci za odpowiedź. To teraz takie troszeczkę powiązane, może nieco przewrotne pytanie. Komu byście odradziły studiowanie psychologii? Może też macie takie przypadki wśród tam Waszego otoczenia, że ktoś próbował podążać tą drogą, ale się okazało, że to nie dla niego. Dlaczego tak się może stać? Kto się po prostu w tym nie odnajdzie? Brak jakich kompetencji uniemożliwia nie wiem, osiągnięcie sukcesu? A może jest tak, że tych specjalizacji w obszarze psychologii jest tyle, że tak nie powinno się zbyt często zdarzać. Oliwio, jak ty uważasz? Nawiązując też do tego, co powiedziała Asia, myślę, że główną barierą tego zawodu, trudnością tego zawodu jest to, że psycholog jest najczęściej samotny. Są to stanowiska samodzielne. Tu nie ma za dużo pracy grupowej.
tak? I to może być barierą. Jeżeli ja prowadzę, nie wiem, warsztaty psychologiczne, to jestem sama, tak? Ja decyduję, ja odpowiadam za dobrostan tych ludzi na sali. W relacji jeden na jeden również. Samotność pewna, prawda? Bo no, mogę skorzystać z superwizji oczywiście, tak? Ale nie w danym momencie. Jak pracuję w firmie jako psycholog, to również oczekuje się ode mnie dużej samodzielności. Prowadzę badania w firmie i to ja stawiam diagnozę i próbuję gdzieś tam stworzyć pewne zalecenia dla firmy. Także odradzałabym ludziom, którzy wolą pracę grupową, tak? To jest jedna rzecz. Druga bariera to jest ciągła praca na skupieniu, tak? Bo gdzieś tam pracując w biurze 8 godzin, to można mieć gorszy dzień, prawda? Gdzieś tam się schować za komputerem. W przypadku, kiedy pracuję z ludźmi, to muszę mieć 100% skupienia, tak? Na tym, co oni mówią, na tym, żeby ich nie urazić w jakiś sposób, żeby zbudować ten kontakt, tak? Żeby czuli się wysłuchani, żeby czuli się zrozumiani. I no, ta wytrwałość i to skupienie to jest chyba też duża bariera, nie? Nie można się rozproszyć gdzieś tam i tak. Także tak mi przyszły do głowy te dwa elementy trudne. Dzięki. Joanno, czy ty byś jeszcze coś dodała? No, ja myślę, że to już wybrzmiało w mojej poprzedniej wypowiedzi, ale że w pracy naukowej na pewno wytrwałość jest niezmiernie istotna. Jeżeli ktoś nie ma tej wytrwałości i łatwo się zraża właśnie jakimiś no, porażkami, odrzuceniami, no to pewnie trudno mu będzie kontynuować tą pracę, no bo tak jak mówię, tutaj możemy się spotkać z sytuacją, gdzie nie potwierdzi nam się hipoteza, więc jest to jakaś porażka. Odrzucą nam artykuł, no więc właśnie, znów jest to jakieś spotkanie się z odrzuceniem, więc trzeba wyrobić sobie tą umiejętność no, akceptowania tego, że nie wszystkie nasze pomysły mogą się spodobać i że pomimo tego no, po prostu musimy wytrwale iść do przodu. No i myślę, że brak tej wytrwałości to rzeczywiście w pracy naukowej może być przeszkoda. Dzięki. No to widzę, że też jesteście w miarę jednomyślne pod tym kątem. Dobrze, słuchajcie, jeżeli ktoś myśli o ścieżce kariery psychologa, to pewnie właśnie też chce wiedzieć, czy jest to zawód przyszłościowy, czy można w nim liczyć na dobre zarobki. Jeśli chodzi o to zapotrzebowanie, to już częściowo odpowiedziałyście, że ono raczej będzie wzrastać, więc myślę, że tutaj dla psychologów praca będzie i też jest bardzo wiele tych specjalizacji. Te specjalizacje się pojawiają też pod wpływem tego, co do nas przychodzi z zagranicy. Ale jeśli oczywiście chcecie coś na ten temat dodać, to za chwilkę Was do tego zaproszę. A powiedzcie, jeśli chodzi o wynagrodzenie, które jest często po prostu ważnym elementem życia. Wiadomo, no, tych specjalizacji jest tak dużo, że pewnie ciężko mówić o jakiejś średniej kwocie, ale może są jakieś specjalizacje w obszarze psychologii, w których no, można przeciętnie więcej zarobić, liczyć na lepsze pieniądze, albo takie, w których wygląda to trochę gorzej, to co byście tutaj podpowiedziały? Jak mówią wasze doświadczenia? Joanno. To moje doświadczenie mówi tak, że praca klinicysty na pewno jest bardziej opłacalna niż praca naukowca. Nauka to niestety jest wciąż w naszym kraju no, taka niedofinansowana dziedzina i tak naprawdę wynagrodzenie doktorant dostaje stypendium w ramach studiów i nie są to wysokie pieniądze, to jest ponad około 2500 zł w dwóch pierwszych latach kształcenia, natomiast po dwóch latach przychodzi się coś, co się nazywa oceną śródokresową, gdzie oceniany jest dorobek naukowy doktoranta i podejmowana jest decyzja, czy może dalej kształcić się w szkole doktorskiej, no i wtedy to wynagrodzenie wzrasta. Natomiast w zakresie BAP tutaj wsparcie może być też dodatkowe
prowadzenie zajęć, tak, za co dostajemy dodatkowe wynagrodzenie i to trochę ratuje nasz budżet rzeczywiście. Można też ubiegać się o granty badawcze i na prowadzenie własnych badań. I wręcz no, naukowcy są zachęcani do tego. Jest na przykład Narodowe Centrum Nauki, które finansuje badania, również badania studentów i doktorantów. No tylko tu znów trzeba wystąpić z odpowiednią aplikacją i zgłoszeniem, przedstawić swój projekt i pomysł na badanie. No i Narodowe Centrum Nauki opiniuje, czy przyzna nam pieniądze na nasze badania, czy też nie. Natomiast jeśli chodzi o pracę terapeuty i pracę superwizora, no to zdecydowanie tutaj myślę, że są lepsze stawki, są stawki godzinowe. Oczywiście wysokość tego wynagrodzenia zależy od naszego doświadczenia i też tego, czy jesteśmy certyfikowanym terapeutą, czy też nie, bo Oliwia już wspominała dzisiaj, że właśnie, żeby zostać psychoterapeutą, trzeba skończyć specjalną szkołę i one bardzo często kończą się uzyskaniem certyfikatu. Tak? Ja na przykład mam certyfikat analityka zachowania, co zdecydowanie sprawiło, że więcej zarabiam jako supervisor. I myślę, że z takiej perspektywy czysto właśnie budżetowej i wysokości wynagrodzenia, to praktyka tutaj jest korzystniejszą ścieżką. Ale też jesteś żywym dowodem na to, że można te dwie ścieżki ze sobą połączyć, czyli nie trzeba wybrać jednej albo drugiej, można je łączyć i z jednej czerpać może więcej na przykład korzyści intelektualnych, a z drugiej mieć po prostu lepsze wynagrodzenie. Dzięki. Oliwio? Tak, Asia już bardzo dużo powiedziała. Rzeczywiście dobry psychoterapeuta potrafi zarabiać bardzo dużo, i to jest związane z doświadczeniem, tak? Czy po studiach psychologicznych nie możemy liczyć od razu na wysokie zarobki, ale im większą wiedzę zdobywamy i doświadczenie, tym te zarobki rosną. I chciałam się też z Wami podzielić pewną inspiracją, że bardzo fajnie jest łączyć psychologię z jakąś inną dziedziną i wtedy mamy większą szansę na zarobki. Przykład, ja jestem psychologiem biznesu, ale też bardzo ciekawa dziedzina, zastosowanie psychologii w informatyce. Jak wiemy, branża IT to jest bardzo wysoko kapitałochłonna branża i można tam liczyć na duże zarobki. I widziałam taki ranking, że w tym roku właśnie to zastosowanie psychologii w informatyce może być ciekawe. Także jak ktoś ma takie właśnie zainteresowania z różnych źródeł, to warto to łączyć. Przykład, taki zawód, kreowanie doświadczeń klienta, user experience, to jest niesamowita działka właśnie z tego pogranicza psychologii i informatyki. W moim przypadku jest taki zawód happiness manager na przykład, to jest właśnie pogranicze psychologii i zarządzania biznesu. Także jakbym miała doradzać, to szukajcie właśnie takich ciekawych połączeń, takich ciekawych specjalizacji, bo specjalista w danej dziedzinie zawsze będzie dobrze zarabiał, prawda? Ekspert, który wybierze działkę i tak będzie konsekwentnie ją realizował, czy to będzie psycholog dziecięcy, czy to będzie psycholog sportu, to będzie dobrze zarabiał. Oliwio, zahaczyłaś... To mówi Anna. Bo teraz jak słuchałam Oliwii, to przyszedł mi jeszcze do głowy pomysł łączenia właśnie specjalności prawnika, czy zawodu prawnika z psychologiem, bo jest taki obszar mediacji, w których właśnie mediator zajmuje się rozwiązywaniem i rozstrzyganiem konfliktów. I to sąd na przykład może dwie strony konfliktu skierować na mediację. I wtedy jest taki obszar, w którym rzeczywiście i wiedza psychologiczna, i prawnicza bardzo się ze sobą łączą i mogą się bardzo przydać i mogą być to bardzo różnego rodzaju konflikty. To mogą być konflikty sąsiedzkie, małżeńskie, też takie biznesowe w organizacjach. Także zgadzam się, Oliwia, że rzeczywiście tych miejsc, gdzie psychologia styka się z innymi dziedzinami, jest bardzo wiele. Moja studentka też ostatnio opisała bardzo ciekawą swoją karierę zawodową, gdzie zajmuje się kryminologią i tworzeniem profilów takich psychologicznych potencjalnych przestępców, więc tutaj rzeczywiście widzimy, jak jeszcze może być ta wiedza psychologiczna wykorzystana.
To jest bardzo ciekawe i zahacza o pytanie, które miałam właśnie zadać na koniec, o takie wasze wskazówki dla młodych ludzi, którzy tę ścieżkę kariery rozważają, co być może warto robić jeszcze w szkole bądź na studiach. No to tutaj mówicie, że właśnie szukać takich niestandardowych połączeń, to jest jeden taki ciekawy obszar. I co jeszcze? Jak też was wcześniej słuchałam, to sobie pomyślałam od razu o języku angielskim, o którym być może nie powiedzieliśmy tak wprost, ale żeby być na bieżąco z tymi wszystkimi badaniami, nowościami, to chyba jest to po prostu konieczność. Co jeszcze byście mogły podpowiedzieć? Co warto robić? Nie wiem, w co się angażować? O czym czytać? Co może nam po prostu pomóc, jeśli chcemy się w tym rozwijać? Joanno. To ja może powiem o strategii, którą przyjął jeden z moich studentów, bo właśnie ostatnio z nim rozmawiałam na ten temat i on powiedział, że on próbuje różnych wolontariatów w trakcie studiów. Pracował w hospicjum i mówi, że to była praca, która go dużo nauczyła, ale wie, że już wie, że to nie jest ścieżka dla niego, że on sobie nie poradziłby. Więc zaczął pracować w firmie reklamowej jako stażysta, żeby zobaczyć, jak tam mu pójdzie. I to jest drugi wolontariat, ale on mówi, że przez kolejne lata planuje tak sobie popróbować w różnych dziedzinach, żeby sprawdzić właśnie, w czym się czuje w praktyce najlepiej. Więc myślę, że to jest taka dobra rada i dobra metoda, żeby rzeczywiście wypróbować swoich sił. Druga rzecz, która przyszła mi do głowy, to, że można też spróbować brać udział w różnego rodzaju kołach naukowych na uczelni podczas studiów, które zajmują się różnymi dziedzinami psychologii, prowadzą czasami swoje badania naukowe, mają fora dyskusyjne, jakieś spotkania z specjalistami z danej dziedziny. No i to też myślę, że pozwala zaznajomić się bardziej z takimi węższymi dziedzinami psychologii. Tak, to jest bardzo dobra strategia, bo powiedziałyście po prostu wcześniej o tylu specjalizacjach, że no skąd na początku mamy wiedzieć, która z nich najbardziej nam podpasuje. Dzięki. Oliwia, a co ty byś podpowiedziała jeszcze? Ja mam takie właśnie dwie wskazówki praktyczne. Rzeczywiście języki obce. Rzeczywiście angielski, ale w moim przypadku również niemiecki, bo ja uwielbiam język niemiecki, znam go od lat i gdzieś tam bardzo ciekawe rzeczy wynajduję właśnie w tej literaturze niemieckojęzycznej, nie? Takie smaczki, powiedziałabym, których na przykład nie ma po angielsku, także języki. I co się z tym wiąże? Również podróże, tak? Że właśnie podróże nam dają tą otwartość. Tak jak Joanna powiedziała, różne staże. Mnie też się zdarzyło podróżować podczas studiów kilkukrotnie. Mieszkałam w Portugalii, mieszkałam w Niemczech i myślę, że to mi dało ogromną otwartość na drugiego człowieka, bo co jak co, ale to jest praca właśnie z drugim człowiekiem i z tolerancją. I gdzie się jej nauczymy lepiej, jak nie za granicą, właśnie poznając tą różnorodność. Także ja zawsze moim studentom mówię, że jeżeli mają możliwość podróżować, to jest jedna z najpiękniejszych dróg, również do odkrycia psychologii. No i studia za granicą również łączą się z podróżami, więc można to wszystko połączyć. Dziewczyny, bardzo wam dziękuję, że mogliśmy dzisiaj dostać wgląd w waszą codzienność, w waszą pracę, w to, co daje wam w tej pracy największą satysfakcję. Życzę wam dalszych sukcesów i odkrywania nowych dziedzin psychologii, wszystkich nowości. I jeszcze raz dziękuję. A naszych widzów, słuchaczy zachęcam do subskrypcji zawodowego streamu. Będziemy tutaj wam przybliżać kolejne ciekawe branże. Będziemy wam przybliżać dalej świat zawodów, żeby pomagać wam podejmować decyzje na przyszłość. I zapraszam do kolejnych odcinków, a wam dziewczyny bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Ślicznie dziękujemy. Dzięki. I trzymamy kciuki za wszystkich miłośników psychologii. Tak, zdecydowanie, bo tak jak się dowiedzieliśmy, dzisiaj będzie duże zapotrzebowanie, także jesteście nam potrzebni. Dzięki wielkie. Do usłyszenia. Cześć.